Siema, Maćko. Ostatnio właśnie widziałam, że vlog bardzo fajnie się przyjął i chętnie go oglądaliście. Także zaczynamy vloga. Jesteśmy z Elzą na spacerze. Jest która godzina? Nie wiem, w pół do szóstej chyba. Zaraz zerknę. Jest godzina za 15:06, ale od pół do już chodzimy sobie. O, kota Elza zobaczyła. Elza, co tam jest, kot? Nie, Paweł przebiega przez drogę, o mój Boże. Wy też nie patrzcie, nie patrzcie na to. O, obudził się jej przyjaciel. No i teraz Elza przepadła, to jest albo jej przyjaciel, albo jej chłopak. Myślę, że to jest drugie, bo... Zaraz wam pokażę. Chodź tutaj, chodź. No chodź. To jest jej przyjaciel. Ale przy nim się wydaje taka malutka. No i tak będą się teraz bawić. Pojawił się drugi kolega, tylko ten kolega jest starszy i Elza tak za bardzo nie bawi się z nim. A Borysek ma 6 miesięcy chyba, pół roku, także wiekowo jest trochę bardziej zbliżony do Elzy, bo Elza ma dzisiaj chyba już 4 miesiące. Borys jest jeszcze zaspany. No. Znacie te uczucie, takie ten lód. Ja zawsze jak chodziłam do szkoły na prezentach, to zawsze tak robiliśmy. Nie wiem, dajcie w komentarzu, czy też tak robiliście, czy to tylko mój wymysł. A za też to lubisz? Tak? Czas na śniadanie. Mam tutaj dla niej taką miskę. Jest to miska zwalniająca, bo za bardzo szybko je. Ten słoiczek przyniosę jej suchej karmy, twardej. Zaraz wam pokażę, jaka to karma. Plus teraz pośle... O, światełko. Wysiłam flesza. Teraz pośle Elzę na miejsce, żeby czekała. Na miejsce. Ekstra. Świetny pies. Waruj. Świetny psiak. No, ekstra. Daję trochę nagrody i idę po karmę. Muszę wam tej. Elza zamiast na miejscu waruje koło drzwi. No, no. Myślę, że dostanie przekąskę. Na miejsce. Waruj. Ekstra psiak. Z lodówki wyciągnęłam przygotowany dla niej wczoraj ryż, marchewkę i kurczaka. Dam jej tak większe pół ryżu. Zaraz wam pokażę. I oczywiście dam jej witaminy, bo ona teraz bardzo szybko rośnie i używam tych witamin. Fosfowit. Okej, tak się prezentuje miska i ja ją teraz postawię na jej wyznaczonym miejscu. Tu w kącie ma swoje zabawki. Postawię w wyznaczonym miejscu i ona nie podejdzie, dopóki jej nie zawołam. Zaraz wam pokażę. Elza sobie siedzi tam na miejscu i czeka, aż powiem komendę. Chodź! Tak to wygląda. Dobra, jesteśmy na dwórku, jest godzina w pół do ósmej, jesteśmy już drugi raz załatwić potrzeby. Psiaka trochę z niej biegałam, dlatego się tak zmęczyłam.
No ekstra się ogarnęło! Do mnie! No super, brawo! Jak Chińczyk wyglądam. No tak, ja wróciłam z Elza, Michał spał sobie smacznie. Nie spałem, czekamy cię. Nie spałeś. Czekamy. I teraz idziemy jeszcze chwilę spać. Kochanie moje, słoneczko. No patrzcie, jak się zrobiło ładnie mój cień. No, słońce wyszło. Elza jest tam. Piękny psiak. No super ekstra pies. Także jesteśmy na spacerze drugim. Wiadomo, szczeniak potrzebuje się częściej wypróżniać. Teraz i tak przesypia całą noc Elza. Ale szczeniak jeszcze ma taki mały pęcherz, dlatego jak zje, czy po zabawie, to z nią idę i wtedy jest kit. O! Kto to taki ładny? Dobra, jest drugi dzień, bo w tym pierwszym się nic nie działo. O, dzisiaj no, jest dość mroźnie, ale pięknie świeci słońce. Jesteśmy na drugim spacerze, bo jest nawet piękna pogoda, jest nawet ciepło, tak chciałam powiedzieć, bo świeci pięknie słońce, ale jest nawet dość mroźnie. Także no, szkoda takiego czegoś nie wykorzystać i jest twarde podłoże. Także Elza wróci do domu czysta. Nawet okej, wyglądasz, no pewnie tak. Dobra, ja i Michał i Elza jedziemy sobie do Ostródy. Oczywiście Elza jest przypięta, tam ma pas. Później wam pokażę, o może to będzie jakaś ciekawostka. Nie trzeba mieć jakiejś klatki dla tego pasa. Za sieć, kochanie. No to ty. Mądry jesteś? Ja się będę malować. To ja będę jadł. Górala. Dobra, także let's do this. Dobra, jesteśmy już w Ostródzie. Teraz o, jesteśmy w ulegnie. Jest zimno dzisiaj. Ja już mniej więcej się ogarnęłam. O mi Boże. Dojechaliśmy do Ostródy. Byłam zalezona chyba już pół godziny spacerze, bo Michała tak długo nie ma. Nie, nie było żadnych pizzerek, nic. Piłem po murzynku na łeb. Ej, a słuchaj. Bagietkę kupiłem. I kupiłeś kurwa ketchup. I kupiłem ketchup mały, jaki najtańszy. Ja pierdzielę. I wziąłem po energetyku. Nie było białych. I takie torby plastikowe. No musiałem. Prześlijcie pod numer 7252. Albo zagrajcie online. Jemy! Chcesz się utopić? Nie? Co? Patrzę na ciebie. Myślisz, że jesteś głupi. Elza, idziemy na spacer? Co? Ram pam pam. Ram pam pam. Nic, nie słuchaj go, on jest niepoważny, wiesz? Nie słuchaj go. Sinko. Sineczko. A zostaw jego energetyka. Co? Zostaw, nie pij mi! Przyjechaliśmy troszkę nad wodę. Ram pam pam. Gdzie ty jesteś, Elza? Tutaj trochę wlipa, bo nad wodą jeszcze gorzej jest zimno. Tam pójdziemy, chyba jak tam nie będzie. No na pewno. O, sika. Super. Ona chyba się dalej sika, co? Tak. Ale jej się chciało, poczekaj. To ty tyle aż sikała. O, super psiak, no ekstra psiak. Dużo przekąskę, proszę. Super. Lód jest, ale nie, to się zarwie. Idę sprawdzić. Co to jest, misiek? Gówno. Co? Gówno to jest.
Nie, to Miszek, weź, będzie go gryźć. Jezu, kto to wyrzucił? Ale śmierdziele, patrz, ile butelek. Weź, weź ją, bo jak padnie, nie daj Boże. No puszczę to sobie. Wow, ale lód. Nie, on twardy jest. Butelkę ma kozioł, no Elza, patrz. Patrz, się ślizga. Ślizga się. Raczej, nie? Masz pochodź z nią trochę. Nie, ja nie idę! Gdzie to jak weszła, to się zarwie. Chodź Elza, taniec na lodzie, chodź. O, to może wpaść tutaj, chodź, idziemy. Chodź, tam pam pam. Ładnie, ale zimno. Elza? Gryzie mnie! No! Motherfucker! Dawaj, bij się z nią! Rower! Rower? Rower! O Boże, rower! Ale fajny! Uuu! No to pod kurtkę ją, na cycki i będzie grzać cię. Dawaj, uciekaj, szybciej, szybciej! Misiu, co ty robisz? Zostaw psa, tu ludzie chodzą. Nie rób jej tak. Słyszysz? Nie rób jej tak, ona tam ma cycki. Zostaw ją. Dobra, niech siedzi. Waruje. Świetnie, waruj. Piękny pies. Nie. Siad. Pięknie. Super! Super! Ja jej bardzo smycz puszczę po prostu. No, weź. Lata się, tak. O, tutaj jest lepiej, cieplej. Fajnie, no. No już nie taka mała. 15 kilo ten bąbuś ma. Mój bąbel. Bąbul. Cuchihi. O, Charlie. Chciałem fryzurę poprawię sobie. Ale frycąty. Łaz! Co ci zrobiłem? Zamknij się, nie. Łóżko, chodź. Chodź, Damianie. Patrz na psa, nie? O, coś odkopuje. Motherfucker. No. Wiem, na tym drzewie coś tu kiedyś się robiłem. Co robiłeś? Zdjęcie. Tak? Tak, ale nie na tym, na podobnym. Komu? Nikomu jeszcze. Ale wejdź na drzewo, wejdź i zobaczymy, czy ona do ciebie wejdzie. Masz kieszeń? Nie. O nie, fajnie blaza ty. Say love you. Ninja, tak? Jak na gałość się złamie. Ninja Warrior, kurwa. Ninja Warrior. Warrior. Oh no. Oh no, motherfucker. Paulina. Dobra, wołaj ją. Elza. Ona od... Chcę się szybko złapić. Złapię. Marcie, złapałem cię. Co teraz powiesz na to? Ekspres. Misiu, wchodź tu na daszek. Ej, a to nie jest. Ale ty się pewnie zarwie, ale możesz wejść, najwyżej wpadniesz tam ze środka. No to trudno.
Challenge? Challenge, wejdę czy nie wejdę, wejdę czy nie wejdę, wejdę czy nie wejdę. Wejdę czy nie wejdę, to jest próch, no wszystko, nie no, wiesz? Challenge jest challenge, no. No pewnie, możesz wejść. Challenge jest challenge. Zamurowane kraty, coś tutaj jest. Coś tam w środku, motherfucker, jest. Motherfucker. No, otwarte drzwi normalnie, można wejść. Żule tu pewnie śpią. Nie, chodź tu do mnie. Do mnie. Chodź. Chodź, idzie. Elza! Elza! Do mnie chodź! Chodź, a tory pójdzie, ja pociąg jadę. Do mnie chodź! Chodź, pójdziemy. Chodź do mnie szybko. Chodź szybko. Chodź. Sekunda, zaraz ma miejsce koło toru. Zrobiła? Tak. Idzie, dobra, na poszła kubkę zrobić. Piękny, piękny. Smaczek, tak? Elza? Super, dojesz. Proszę, no, super psiako. To do nas przychodzi, super. To dobrego nas spotyka. Samochód. O, akurat dobrze. Zapinamy ją na no. Smycz. Koniec spaceru, chodź. Chodź, siadaj do auta. Siadaj do auta, no. Chodź. Chodź, Junia. Chodź, 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 chodź. Myślisz, a nie pójdzie? Zobaczymy. Elza, chodź. Elza, do mnie. Kuj. Chodź. Idzie. Chodź, Elza, chodź. Chodź, bije, chodź. Bije. Super. Super psiak. Super, kochana. Pięknie. Tylko trzeba ją zapiąć. Staj, jest maczek. Piękny pies. Co, Elza? Piesek, tak? Ładny, nagle mam je pokażę, jakiś śliczny. No. Puściutka, nie wiem, kurko, bo nas się nie zachowają. Nie, my swoje nie puszczamy, bo leci się nie słuchasz. No. Ja też właśnie boję, że oni pójdzie, bo zawodnik straszny jest. No. Mieszkamy nad jeziorem Dręcznik i on wykaczki. Ładny piesek. Śliczny, no. Elza, gdzie ty jesteś? Na molo? O mój Boże, ptate to jest? Jak to słoneczko za chwilę będzie. Ale ślicznie to wygląda. Elza, ty jesteś kraina lodu? Teraz kraina to jest lodu. Kraina lodu. Patrz. Nie skacz, nie skacz. Ale jaki niedobry. Na 4 miesiące. Chodź, Elza. Weź ją tutaj na ten. Chodź. Tyk. No chodź do pana, chodź, hop. Super, dziewczynka, chodź. Super. Gdzie ty wysłać? Co ty wysłać? Skórnik mały, nie? No luty. Ej, ja tu ładnie widzę. Trzeba Elza obudzić. Elza, wróciliśmy do domku już, wiesz? Obudziłeś się, widzisz? Już, malutka, no. Wróciliśmy po całym dniu. Ciężkim dniu. No, dzień dobry. Dzień dobry. No jeszcze śpi. Trzymaj mi się, ja idę stamtąd spić. Nie wiem, czy mam brudne, czy czyste jaka. Tak śpi już. Śpi, kochana. Teraz wejdźcie z tej kapcie. Śpi, zobacz. Dobra, to już jest koniec na dziś. Sorry za mój nieogar, ale jest już kolejny dzień. Wczoraj miałam taki fajny makijaż, ale już go zmyłam. No wczoraj go zmyłam do snu, wiadomo. I teraz jesteśmy, jak żeby inaczej, zależą na kolejnym spacerze. Elza sobie biega. I jeżeli wam się film spodobał, to oczywiście zostawcie łapkę w górę. Zasubskrybujcie kanał. I włączcie sobie dzwoneczek, żeby pamiętać, że Paulina Grabowska będzie się starała co piątek stawiać nowy film. I koniecznie dajcie znać w komentarzu, czy takie filmy, takie vlogi wam się podobają. I oczywiście nasze socjale będziecie mieli w opisie. Mój Instagram Elzy Michała. Zapraszam was do zajrzenia na mój Instagram, gdyż iż pojawi się konkurs, gdzie nie trzeba będzie dużo zrobić, a będą fajne nagrody do wygrania. Także koniecznie zaobserwujcie mnie na Insta.